Najłatwiejszy sposób na to, żeby okazać światu szacunek. Najłatwiejszy sposób, by pokazać, jestem człowiekiem z klasą. Koszula, kochani, koszula. Niczego tak łatwo się nie nosi i niczego tak łatwo nie można zepsuć, jak właśnie noszenia koszuli. Dzisiaj będzie o tym, jak robić to dobrze. Chodźcie. Zaczynamy od początku, czyli od właściwego doboru koszuli. Jeśli włożysz ją na grzbiet, zapniesz wszystkie guziki, dobra, na razie może poza ostatnim, i trzeszczy, znaczy, że jest za mała. Jeżeli delikatnie wypniesz pierś i wtedy trzeszczy, znaczy w dalszym ciągu jest za mała. Jeżeli, uwaga, założysz ją, a ona odstaje na brzuchu o więcej niż 10 cm, to znaczy, że jest za duża. Jeżeli o więcej niż 10 cm na klatce piersiowej, też jest za duża. I rzecz najważniejsza, właściwy dobór kołnierzyka. Żeby to sprawdzić, ostatni guzik musi być zapięty. A teraz patrzcie, co się dzieje. Zamiast pozostawać w przeświadczeniu, że skoro zapiąłem jest dobrze, zróbcie test łokciowy. Trzeba usiąść na krześle, położyć łokcie na kolanach, podeprzeć najlepiej brodę pięścią i sprawdzić, czy w takiej pozycji cię przydusza. Jeżeli w tej pozycji choć odrobinę cię przydusza, to znaczy, że potrzebujesz o numer większego kołnierzyka. Geniusz koszuli od zarania polega na tym, że nic tak dobrze jak koszula nie ukrywa mankamentów urody, ale tylko pod warunkiem, że jest dobrze dopasowana. Czyli jeśli masz nadwagę, ona nie może być zbyt obcisła. Jeśli jesteś szczupły, nie może być za duża. Jeszcze raz przypominam, granica 10 cm. Weźcie ją pod uwagę. Druga podstawowa, ultraważna sprawa to długość mankietów i rękawów. Mankiet ma zakrywać nadgarstek, a nie dłoń. Jeśli będziecie pamiętać tylko o tym, sprawa jest załatwiona. A w bonusie macie ode mnie jeszcze jeden stary prezenterski sposób, który sprawia, że człowiek stojący przed kamerą wygląda idealnie gładko, nawet jeżeli nie miał czasu wyprasować koszuli. Sposób na rękę. Patrzcie. Jeżeli to, co ci teraz pokażę, zrobisz publicznie, jesteś idiotą. You, sir, are an idiot. Ale jeżeli zrobisz to dyskretnie, gdy nikt cię nie widzi, masz 1000% gwarancji na idealnie gładką koszulę. No to zaczynamy. Prawą rękę wkładasz do rozporka. Tam chwytasz lewy brzeg koszuli i delikatnie, ale skutecznie go naciągasz. Dokładnie to samo robisz z lewą ręką, którą w rozporku chwytasz prawy brzeg koszuli i także go naciągasz. Wszystko to musisz wykonać w delikatnym przygarbieniu. Kiedy już wyjmiesz obydwie ręce, zacznij się prostować do wypchnięcia klatki piersiowej i dojścia do pozycji, w której stoisz elegancko wyprostowany. Koszula jest idealnie płaska, ty zapinasz rozporek i możesz wejść na każdą scenę świata. Elegancki mężczyzna podwija czasem rękawy swojej koszuli. Dokładnie tak, podwija, nigdy nie podciąga. Jeśli chcecie być z klasą, nie podciągajcie rękawów, ale zawsze je wywijajcie. Jak? Proszę bardzo. Jeśli zrobicie to metodą mankiet na raz, liczcie się z tym, że będziecie wyglądać jak ktoś, kto właśnie wyszedł z toalety i po prostu myje ręce. Elegancki mężczyzna, który nie lubi pokazywać łokcia, wywija koszulę na dwa razy. Jeżeli nie macie problemu z łokciem, zróbcie to na 3 albo nawet 4. Ponieważ niektóre rękawy są trochę węższe, najlepszym sposobem takiego wywinięcia jest zdjęcie koszuli i założenie już wywiniętego rękawa. Bardzo Wam to polecam. I niech wyznacznikiem szerokości wywinięcia będzie zawsze szerokość mankietu. Challenge accepted. A, i jest jeszcze jeden sposób. Niektórzy mówią amerykański, inni nowojorski, a jeszcze inni na Kennedy'ego. I'm glad that you reminded me of it. Chodzi o to, żeby zamiast rolować mankiety, nadłożyć je na biceps. A wygląda to tak. Najpierw mankiet ląduje na bicepsie. Cały materiał z rękawa, który zostanie, należy nałożyć na ów mankiet, tak jakby ubierać go w ten mankiet. Wymaga na początku chwili treningu, ale później już jest bardzo proste. A efekt sami zobaczcie. Jest trochę inaczej. Powiedziałbym uskrzydlająco. Panowie, czy zdarza się Wam do garnituru nosić koszulę z dwoma guzikami usytuowanymi w tym miejscu kołnierza? Jeżeli tak, to pamiętajcie, że popełniacie gruby błąd. To kompletnie nie pasuje. Jeśli garnitur, to koszula bez guzików.
Jeśli wydanie casualowo-sportowe, co najwyżej klubowa marynarka, wtedy koszula z guzikami. Ponieważ w tym odcinku mówimy o absolutnych podstawach męskiej elegancji, zapominamy o kratce, która też jest owszem elegancka, ale czasami wymaga trochę większego wyczucia, czasami trochę większej odwagi. Chodzi o to, co nazywam podstawą. A zatem podstawowe kolory koszul, które powinniście mieć w swojej szafie, to oczywiście biały, jasno-niebieski, ciemno-niebieski, no i jak trzeba, być może wieczorem nadarzy się ku temu okazja, czarny. I na zakończenie jedna prośba. Jeśli lubicie nosić koszule z krótkim rękawem, które są niczym proporczyk albo flaga powiewająca na wietrze, to róbcie to. Ale pamiętajcie, że do tego potrzebujecie jeszcze trzech atrybutów. Spodni, tak zwanych 3/4, które są na końcu szerokie, białych skarpet i maksymalnie wieśniackich sandałów. Jeśli zależy Wam na elegancji, to nawet nie zbliżajcie się do koszuli z rękawami a la proporczyk. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnym Camel Channel!